Wzorcowy model kształcenia praktycznego. W ramach projektu Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe 10 grantobiorców z województwa świętokrzyskiego testowało propozycje innowacyjnych modeli kształcenia praktycznego. Kluczowym elementem każdego testowanego rozwiązania było przeniesienie części zajęć praktycznych do pracodawców. Testowano także dodatkowe formy wsparcia, np. doradztwo specjalistyczne dla szkół. Wzorcowy model kształcenia praktycznego powstał w oparciu o najlepsze rozwiązania zastosowane w pilotażowych grantach. To innowacyjne podejście do kształcenia praktycznego w technikum polega na przeniesieniu do pracodawcy 40% godzin zajęć praktycznych, co nie było dotychczas praktykowane. Dzięki wdrożeniu modelu ci pracodawcy, którzy mogą zapewnić uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, zostaną jeszcze mocniej zaangażowani w proces zdobywania kwalifikacji zawodowych przez uczniów technikum. W tych technikach, które mają taką możliwość, rekomenduje się także przeniesienie kolejnych 10% godzin zajęć praktycznych do centrów kształcenia zawodowego. Szkoły i pracodawcy, a także centra kształcenia zawodowego wspólnie określą treści kształcenia możliwe do zrealizowania poza szkołą oraz będą współpracować, aby przygotować ucznia do egzaminu zawodowego. Za jakość kształcenia u pracodawców odpowiadać będą opiekunowie kształcenia praktycznego współpracujący z nauczycielami zawodu. Wdrożenie modelu pozwoli lepiej przygotować uczniów do podejmowania zatrudnienia zgodnie z potrzebami rynku pracy i umożliwi im płynne przejście od etapu kształcenia do etapu podejmowania pierwszych obowiązków w realnym środowisku pracy. Współpraca z pracodawcami będzie także bardzo korzystna dla nauczycieli zawodu, którzy zdobędą nowe doświadczenia. Nowością będzie powołanie w technikach szkolnego animatora współpracy. Jego zadania to rozwijanie współpracy szkoły z pracodawcami, instytucjami rynku pracy oraz instytucjami otoczenia biznesu, a także diagnozowanie potrzeb uczniów i pracodawców uczestniczących w procesie kształcenia praktycznego. Dzięki współpracy ze szkołami pracodawcy zyskują możliwość rekrutacji i szkolenia przyszłych kadr na potrzeby rozwoju swoich przedsiębiorstw. Każdy wkład w kształcenie praktyczne przyszłych kadr dla rynku pracy to także cenna społecznie inicjatywa z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Udział w tych modelowych rozwiązaniach daje pracodawcom, instytucjom rynku pracy oraz instytucjom otoczenia biznesu większy wpływ na kształtowanie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Opracowanie: konsorcjum firm Kreatus Spółka z o.o., lider, grupa BST Spółka z o.o., partner, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.